zanim ruszycie ze sprzedażą, to musicie mieć swój produkt. I pytanie, skąd wziąć fundusze na ten produkt. To, o czym chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, to przedstawić w dużym skrócie to, czym my się zajmujemy i w jaki sposób przekazujemy środki na prace badawczo-rozwojowe, które pomogą Wam opracować swoje projekty i wprowadzić je na rynek. Czy ktoś w ogóle z Was już miał do czynienia z NCBR-em? Dobra. Czyli... Mam nadzieję, że pozytywnie. Dobra, poproszę kolejny slajd. Króciusieńko na początku, kim jesteśmy. Od 11 lat realizujemy zadania z zakresu polityki innowacyjnej i naukowo-technicznej państwa. Jesteśmy agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To, czym my się zajmujemy, to jest łączenie, budowanie mostu pomiędzy światem nauki i biznesu. Czyli z jednej strony wspieramy polskie uczelnie, polskich naukowców w pozyskiwaniu inwestorów. Z drugiej strony zachęcamy inwestorów do większego angażowania środków do inwestycji w projekty badawczo-rozwojowe. To, co łączy wszystkie projekty, które dostają nasze wsparcie, to jest cel, którym ma być zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, polskiej gospodarki, wzmocnienie jej pozycji na rynkach międzynarodowych. To, co istotne i co jest źródłem finansowania programów, w ramach których możemy zaoferować Wam wsparcie, to jesteśmy instytucją, która rozdziela środki unijne w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój i programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Poproszę kolejny slajd. W ciągu ostatnich 4 lat przeprowadziliśmy 40 konkursów, 50 programów grantowych. Średnio rocznie około 1 miliard euro przekazujemy przedsiębiorcom, konsorcjum przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi na projekty badawczo-rozwojowe. Współpracujemy z podobnymi do naszych instytucjami na czołowych startupowych rynkach, czyli z organizacjami izraelskimi, unijnymi, amerykańskimi, również dalekowschodnimi. To, co jest jeszcze momencik, i to, co jest także istotne, wiele projektów, które realizujemy, prowadzimy we współpracy z dużymi partnerami, czyli na przykład Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, KGHM, i tam szukamy innowacyjnych projektów, które mogą być skokiem rozwojowym w tej właśnie branży. Poproszę dalej. Z naszej, jak już powiedziałem, bardzo szerokiej oferty wybrałem te, które mogą Was w szczególności zainteresować. Pierwsze źródło finansowania projektów, poproszę dalej, to jest nasz program Reach Alpha, czyli fundusz VC, Venture Capital. Na czym polega ten instrument? NCBR w ciągu ostatnich 3 lat w ramach pilotażu, a następnie 2 konkursów wyłoniło fundusze inwestycyjne. My tym funduszom przekazujemy środki, niemałe, bo zobaczycie, jakie to są środki na kolejnych slajdach, i oni te środki mają zainwestować w perspektywiczne startupy. To, co jest istotne, to te inwestycje mogą być nawet na poziomie 100%. Fundusz wkłada 20%, 80% finansowania kosztów projektu to są środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. My nie określamy, czego mają dotyczyć Wasze innowacje, czy mają pracować Wasze startupy, co jest w sumie dosyć oczywiste w dzisiejszych czasach. One muszą się wpisywać jakoś w krajowe inteligentne specjalizacje, czyli taki wykaz branż, który został określony rozporządzeniem ministra gospodarki. Dostępny w internecie, bardzo szeroki, nie ma problemu, żeby się wpisać w którąkolwiek z dzieci. To, co jest również istotne, my wspieramy projekty na każdym etapie realizacji, od pomysłu do przemysłu, przy czym w ramach programu Reach Alpha tutaj kładziemy nacisk na te projekty w tych pierwszych, początkowych fazach, gdzie pierwszym elementem jest w ogóle stwierdzenie finansowania. Także tak jak wspomniałem, inwestujemy w spółki, które są zarówno w fazie proof of principle, czyli badań przemysłowych, które mają na celu, które również obejmują analizę rynku, i przede wszystkim w fazę proof of concept, czyli tą fazę projektu innowacyjnego, która kończy się przygotowaniem prototypu. W zależności od tego, który fundusz zainteresuje się Waszym projektem, no to finansowanie jest w określonych transzach przydzielane w ramach rozwoju, równolegle do kamieni milowych, które są określone w projekcie. Z jednej strony to Wy możecie szukać wsparcia, kontaktując się z funduszami. Za chwilkę będzie adres internetowy strony, gdzie są wszystkie fundusze wskazane i obszary tematyczne, w których oni szukają innowacji. Z drugiej strony oni też, zatrudniając wykwalifikowanych pracowników, doświadczonych menadżerów, szukają interesujących projektów. W pierwszej fazie w 2015 roku w pilotażu włożyliśmy 10 takich funduszy, w ostatnich 2 latach 65, blisko 2 miliardy złotych przekazaliśmy tym funduszom na poszukiwania tych perspektywicznych projektów.
I te perspektywiczne projekty pomału się znajdują. Jeden z projektów, który jest tworzony dzięki naszemu wsparciu, to jest igła do wykonywania biopsji powlekana antybiotykami, która ma być rozwiązaniem problemu, który polega na tym, że wiele biopsji kończyło się zakażeniem. To taki projekt medyczny. Z drugiej strony, na przykład w branży motoryzacyjnej, innowacyjna z nowych kompozytów wykonana na felda. Także, tak jak powiedziałem na początku, my nie definiujemy, fundusze troszeczkę określają, jakich projektów szukają, ale każdy projekt, oprócz kolejnych, każdy fundusz wskazuje na swojej stronie, co ich dokładnie interesuje. Przede wszystkim co czwarty fundusz inwestuje w projekty medyczne, mniej więcej co szósty w technologie geoinformatyczne, 15% związane z automatyzacją procesów i 12% w materiały wielofunkcyjne. To są te branże, w których te dziedziny, które do tej pory fundusze były głównie zainwestowane. I to jest lista funduszy. I poproszę kolejny slajd. Tutaj możecie Państwo znaleźć dane kontaktowe. Przede wszystkim polecam ten dolny link, czyli bridge.gov.pl. Tam jest lista wszystkich funduszy Bridge Alpha i informacje, jakie projekty ich interesują, z czym i do kogo. Tam są też numery telefonu, do kogo można się odezwać. Dodatkowo, gdybyście chcieli się zainteresować tym lub innymi projektami, konkursami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to mogę albo po spotkaniu w ramach tego klubu przekazać swoją wizytówkę, albo zapraszam na naszą stronę ncbrdów.pl i tam jest dział inwestycji B+E. Są namiary na osoby, które mogą Wam odpowiedzieć, w jaki sposób aplikować, albo z kim kontaktować się w związku z innowacją, którą opracowujecie. Jeśli chodzi o Bridge Alpha, to jest wszystko. Jeszcze króciutko na koniec, szybka ścieżka. Konkurs jest przede wszystkim skierowany do sektora firm MŚP. To jest nasz flagowy konkurs, flagowy i najbardziej popularny z kilku względów. Po pierwsze, jak nazwa wskazuje, rzeczywiście jest to dosyć szybkie, bo już w ciągu 90 dni wnioskodawcy uzyskują informację, czy projekt uzyskał dofinansowanie, czy też nie. Jeżeli tego dofinansowania nie dostanie, to może w ramach kolejnego naboru zostać ponownie zgłoszony, poprawiony i w ten sposób wielu przedsiębiorców uzyskuje środki na pracę badawczo-rozwojowe. Program jest horyzontalny, czyli ponownie nie określamy tego, czego mają dotyczyć innowacje. To mogą być zarówno preparaty lecznicze dla pszczół, to mogą być technologie informatyczne dla logistyki, to mogą być materiały dla branży kosmicznej związane ze sztuczną inteligencją. Nas interesuje każda innowacja, która ma potencjał rynkowy. To, co jest istotne, minimalna wartość projektu musi wynosić 1 000 000 zł. To jeśli chodzi o tegoroczne konkursy. W zeszłym roku mieliśmy konkurs dla mikroprzedsiębiorstw, gdzie minimalnie 300 tysięcy to była minimalna wartość projektu, która była obowiązująca. Koszt, co to znaczy 1 000 000 zł? To znaczy, że koszt projektu w budżecie, który przygotujecie, to musi być 1 000 000 zł. To może obejmować zarówno wynagrodzenia, amortyzację sprzętu, wynajem aparatury badawczej, usługi rzecznika patentowego. Katalog kosztów jest bardzo szeroki. Jeśli chodzi o konkursy, o nasze konkursy na stronach internetowych, zawsze jest taki podręcznik, tam jest fakt, znajdziecie informacje o tym, które koszty można zakwalifikować, których nie można. Lecimy dalej. I tak wygląda ten rok, jeśli chodzi o szybką ścieżkę. Pierwszy konkurs dla MŚP już zakończyliśmy. W tej chwili kończymy konkurs dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów. Konsorcjów, w ramach których duże przedsiębiorstwa mogą współpracować z przedsiębiorstwami MŚP. I ten konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw i dla dużych będzie powtórzony za każdym razem, to jest 700 milionów złotych. Na naszej stronie wszystkie informacje o tych konkursach. I to właściwie w telegraficznym skrócie tyle. Także serdecznie zachęcam do aplikowania. Mimo że jesteśmy instytucją publiczną, to jesteśmy jedną z tych, które są najbardziej lubiane przez naszych interesariuszy. Przede wszystkim dlatego, że dajemy środki bezzwrotne. Także jeżeli ktoś już przejdzie tą drogę aplikacji, a mniej więcej 1 na 4, 25% wniosków, które do nas wpływają, kończy się przyznaniem dofinansowania z funduszy, które posiadamy, no to te środki trafiają do Państwa i pomogą Wam rozwinąć ciekawe, innowacyjne projekty, za co serdecznie trzymam kciuki.